Witam serdecznie, nazywam się Danuta Sterna i po raz kolejny zapraszam Was do Osi Świata. Tym razem wpis będzie dotyczył egzaminów. Zatytułowałam go, jeśli odeszlibyśmy od egzaminów. Powiem szczerze, że bardzo długo zastanawiałam się, czy ten wpis opublikować. Moja opinia na temat egzaminów jest mocno kontrowersyjna. I zdaję sobie sprawę, że Państwo możecie mieć kompletnie inną i dlatego ten wpis jest może takim przyczynkiem do dyskusji albo zastanowienia się. Ja mam taką opinię, że ja jestem przeciwna wszystkim egzaminom. W tym wpisie zastanawiam się nad czterema właściwie takimi przyczynami, dla których egzaminy są podawane jako ważna sprawa, którą trzeba przeprowadzać. Po pierwsze, uważa się, że ludzie się nie uczą, jeśli nie mają egzaminu w perspektywie. Druga sprawa to jest tak, że bez egzaminu to uczniowie nie będą wiedzieli, ich rodzice również, czy ich dzieci i oni sami się nauczyli tego, co trzeba. Trzecia sprawa to jest przejście do, że egzamin to jest taka furtka po danej szkole do lepszej szkoły wyższego typu. I czwarta rzecz to jest matura. Króciutko się odniosę tutaj w tym filmie do właśnie tych czterech części, choć bardzo Państwa zapraszam, abyście sami wzięli i zobaczyli ten wpis na Osi Świata. Więc po pierwsze, czy faktycznie ludzie się nie uczą bez egzaminu? Bez perspektywy egzaminu. No, bardzo to jest pesymistyczne zdanie na ten temat, dlatego że ja uważam, że ludzie się uczą bez egzaminów. Dlatego, że się rodzą z chęcią uczenia się i gdzieś się nawet przez te egzaminy tracą tą chęć uczenia się, bo się uczą tylko do egzaminu, a nie po to, żeby coś poznać. Druga sprawa to jest, czy bez egzaminów będziemy wiedzieli, czego żeśmy się nauczyli. Taki egzamin, który wymyślili specjaliści, eksperci na koniec danego etapu uczenia się, to jest to, co oni uważają, że uczeń powinien wiedzieć. Jest to właściwie loteria, bo jednego dnia się na jednym egzaminie będzie to, co uczeń umie, a na drugim nie. A oprócz tego jeszcze ten egzamin będzie zależał od tego, od samopoczucia ucznia, od jego koncentracji, od jego przestrachu związanego z egzaminem, więc właściwie to nie będzie żadne świadectwo tego, czy się nauczył. Następna sprawa, jak już mówiłam, to jest sprawa furtki do lepszej szkoły. No, robi mi się słabo, jak myślę o lepszych szkołach. To znaczy, że my w ogóle dopuszczamy taką myśl, że są lepsze szkoły, do których mogą chodzić lepsze dzieci. Co to znaczy? No, jak my w ogóle możemy w ten sposób mówić? No, ale powiedzmy sobie, że już taki jest podział. I w tym wpisie odnoszę się do tego, co to właściwie znaczy lepsza szkoła i co może uczeń skorzystać, chodząc do takiej szkoły lub innej szkoły? I ostatnia sprawa, czyli matura. Najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o egzaminy, bo ludziom się wydaje, że to jest przepustka do dorosłości i do studiów i nie jest możliwe, aby matury nie było. Myślę, że można inaczej to zorganizować. To przyjmowanie na studia, czy w ogóle tą możliwość studiowania dla uczniów. Matura nie jest sprawą, która świadczy o tym, że człowiek się nadaje na dane studia. Więc robimy po prostu, ponosimy ogromne koszty związane z egzaminami, tylko po to, żeśmy sobie to postanowili. Taką mamy regułę. Teraz w tej sytuacji, gdy jest ewentualny strajk nauczycieli i gdy mówi się, że pozbawienie przez nauczycieli uczniów możliwości przystąpienia do egzaminu jest tragedią dla nich. Myślę, że w tym kontekście warto podyskutować na ten temat, czy aby na pewno te egzaminy są konieczne. Zapraszam bardzo na Oś Świata.